Konstruktor jest wszystkiemu winny. Jest to potoczna opinia spotkana w wielu organizacjach, z którą niestety muszę się zgodzić. Jest to grupa ludzi odpowiedzialna w organizacji za dostarczenie danych koniecznych do wyprodukowania produktu. Najczęściej te dane to rysunki techniczne i modele 3D, czasem inne dokumenty jak normy i procedury wewnętrzne. Dział ten ma na sobie odpowiedzialność związaną z koniecznymi wyliczeniami i testami, tak aby mieć pewność, że zaprojektowany produkt spełnia wszystkie wymagania klienta. Osobą przygotowującą ostateczną dokumentację jest konstruktor i to od jego kompetencji, umiejętności i zdolności komunikacyjnych zależy jakość tych danych. Każdy błąd popełniony przez niego ma wpływ na pozostałe etapy produkcji. Dlatego tak ważne jest, aby na tym stanowisku była osoba z właściwym doświadczeniem. Niestety większość organizacji oszczędza, budując dział rozwoju oparty na młodych ludziach bez doświadczenia. Rysunki techniczne to bardzo ważna część dokumentacji. W technikum i na studiach można się jedynie nauczyć podstaw ich czytania i tworzenia. Dopiero w pracy młody konstruktor spotyka się ze specyficznymi metodami tworzenia tzw. dokumentacji 2D. Zupełnie inaczej przygotowuje się rysunek techniczny elementów wycinanych z blachy, np. laserem i giętych następnie w specjalnych giętarkach, a zupełnie inaczej np. komponenty plastikowe, których podstawą badania zgodności jakościowych jest pomiar na maszynie współrzędnościowej. Typowym błędem przy tworzeniu dokumentacji rysunkowej jest niedostosowanie bazowania i wymiarowania oraz koncepcji tolerancji do dostępnych narzędzi pomiarowych. Takie błędy są bolesne dla ekspertów pracujących z tymi rysunkami na dalszym etapie pracy. Wykonawca ma czasem trudność ze zmierzeniem i sprawdzeniem wykonanego elementu, bo wymiar na rysunku nie jest przemyślany pod kątem mierzenia go na gotowym komponencie. Jeśli dokumentacja techniczna zawiera błędy odnośnie bazowania do pomiaru maszyną współrzędnościową, to dział jakości nie jest w stanie wykonać pomiaru. Wszystkie te problemy konsumują czas tych osób i samego konstruktora, ponieważ muszą się oni konsultować w celu eliminowania błędów i niejasności. To generuje niepotrzebne koszty w organizacji. Rozumiejąc, że jest niedobór wiedzy w tym temacie wśród młodych, a czasem nawet doświadczonych konstruktorów, przygotowuje specjalne szkolenie będące szansą na uzupełnienie tej luki. Właściwy sposób tworzenia modeli 3D jest kolejnym zaniedbanym w procesie nauczania ważnym elementem wiedzy technicznej absolwentów uczelni wyższych. Na studiach można się dowiedzieć jedynie podstaw, a dodatkowo profesorowie prowadzący wykłady i ćwiczenia z modelowania 3D zazwyczaj sami nie mają doświadczenia w przemyśle lub to doświadczenie jest niewielkie. Ponadto większość szkoleń dostępnych na rynku skupia się na narzędziach w oprogramowaniu i nie przekazuje informacji o dobrych i złych praktykach w procesie konstruowania z wykorzystaniem programów 3D. Wielokrotnie spotkałem się z sytuacją, że konstruktor w trakcie konsultacji odrzucał dobre rozwiązanie pod względem technicznym i stawiał na gorsze rozwiązanie, ponieważ nie wiedział, jak coś zamodelować lub wprowadzenie zmiany w modelu wiązałoby się z kilkudziesięcioma godzinami pracy. Tak nie powinno być. Dam konkretny przykład. Pracowałem wtedy nad systemem CVVL do czterocylindrowego silnika benzynowego. Sposób działania tego systemu kontroli położenia zaworów w czasie polega na zmianie położenia zaworu za pomocą ciśnienia oleju sterowanego elektrycznie. Zostałem przekierowany do tego komponentu niedługo przed zamrożeniem projektu na etapie prototypu. Przekazywał mi ten projekt inżynier pracujący przy nim od początku. Kiedy otworzyłem model i zobaczyłem dane, powiedziałem mu, że nie mogę na tym pracować i muszę przygotować model 3D zupełnie od początku. Poprosiłem go o konsultację, aby wyjaśnił mi wszystkie kwestie, które musiałem zrozumieć z punktu widzenia działania tego systemu. Przygotowałem nowy model konstrukcji aluminiowego bloku w kilka godzin, równocześnie instruując tego kolegę, by zrozumiał co, jak i dlaczego robię, budując model. Po 2 tygodniach dostawca zasugerował zmianę polegającą na obróceniu w przestrzeni 8 otworów doprowadzających olej. Zapytałem wtedy tego kolegę, ile czasu w jego modelu zajmie ta modyfikacja. W odpowiedzi usłyszałem, że około 2 do 3 dni.
Mnie zajęła ta zmiana mniej niż 10 minut. Konstruktor ten miał podobny staż pracy jak ja, ale nie miał szczęścia do dobrych nauczycieli i nie rozumiał, jak powinien pracować w systemie CAD. Niedouczeni konstruktorzy, tworząc modele 3D, sprawiają wiele problemów wewnątrz organizacji i generują wiele kosztów. Sam proces projektowania jest bardzo kosztowny ze względu na konsumpcję czasu pracy samych konstruktorów, jeśli tworzone przez nich modele nie są przemyślane pod kątem wprowadzenia modyfikacji. Spotkałem się często z sytuacją, gdzie człowiek pracujący kilka lat w oprogramowaniu CAD męczył się w swojej pracy, nie rozumiejąc, w jaki sposób myśli taki program. Wkładał wiele pracy i wysiłku, a wystarczyłoby lepiej zrozumieć oprogramowanie i modelować w 3D w zupełnie inny sposób niż ten, jakiego się nauczył w czasie studiów. Proces projektowania to ciągle nieustanne zmiany, dopracowywanie szczegółów, symulacje, testy i znowu zmiany. Od lat prowadzę w organizacjach, w których pracuję, szkolenia, przekazując wiedzę, jak myśleć i jak modelować, by wprowadzenie zmian było łatwe i szybkie. Teraz pracuję nad publikacją tych szkoleń w formie e-learningu w internecie. Wkrótce informacja o nich pokaże się w The Expert. Braki w umiejętnościach tworzenia modeli 3D przysparzają jeszcze inne problemy. Kiedy model jest zrobiony niefachowo, nie są uwzględnione kluczowe parametry wynikające z tego, z jakiego materiału będzie zrobiony komponent. Sprawiają one sporo problemów narzędziowcom, konstruktorom form wtryskowych w przypadku części z plastiku, czy jakościowcom, ponieważ błędy projektowe mają wpływ na jakość otrzymanego produktu. Czasem elementy procesu produkcyjnego mają wpływ na produkt i fachowy konstruktor musi wziąć to wszystko pod uwagę. W przyszłości na tym kanale pojawią się filmiki instruktażowe zdradzające podstawę wiedzy, jaka jest potrzebna konstruktorowi w celu wykonania właściwych modeli w zależności od materiału projektowanego komponentu. Doświadczeni konstruktorzy są na wymarciu. Jest ich na rynku niewielu i z czasem jest ich coraz mniej z kilku powodów. Przede wszystkim w większości organizacji jedyną drogą awansu podnoszącego znacznie przychód dla pracownika jest powiązana z awansem w strukturze firmy związanej z zarządzaniem ludźmi. W ten sposób konstruktor, który chce zarabiać więcej, musi stawać się menadżerem, a z czasem po prostu przestaje być konstruktorem, ponieważ inne obowiązki związane z zarządzaniem nie zostawiają mu czasu na pracę z produktem. Moim zdaniem jest to bardzo niewłaściwa tendencja, która występuje od lat. Przekonałem się wielokrotnie, że to słabo działa, że dobry konstruktor jest zazwyczaj słabym menadżerem. Spotkałem się z wyjątkami, lecz zazwyczaj jednak cechy osobowościowe specjalistów technicznych różnią się od tych, które przydadzą się w zarządzaniu ludźmi i kwestiach organizacyjnych. W jednej z organizacji, w której pracowałem, spotkałem się z bardzo dobrym, moim zdaniem, rozwiązaniem. Szkoda, że tylko tam. Chodzi o to, że rozwój kariery każdego pracownika był dostosowany do potrzeb firmy, bo aby awansować, trzeba było zdawać wewnętrzne egzaminy z wiedzy i doświadczenia. Jednak były dwie równoległe ścieżki rozwoju. Można było wybrać ścieżkę w kierunku zarządzania lub ścieżkę techniczną. Kolejne stopnie awansu wiązały się z identycznymi gratyfikacjami finansowymi. Pozwalało to na wybór ścieżki eksperckiej bez rozterki, że gdybym został menadżerem, zarabiałbym więcej. Dzięki temu z jednej strony organizacja ta dysponuje zespołem doświadczonych i kierunkowo wykształconych ekspertów, pozbawionych frustracji i będących bardzo efektywnymi w pracy, a z drugiej strony ci pracownicy rozumieją, że przy zmianie pracy nie będą mogli mieć tak dobrej sytuacji związanej z własnym rozwojem. Firma ponosi w związku z tym większe koszty zatrudnienia, ale uważam, że jej pozycja na rynku pokazuje, że nadrabia jakością produktów i oszczędnościami związanymi z minimalizowaniem błędów projektowych, a co za tym idzie, również oszczędza na serwisie gwarancyjnym. Część ludzi na stanowisku konstruktora przechodzi wypalenie zawodowe związane z tym, że bardzo długo wykonują tą samą pracę.
Ratunkiem przed tym jest zmiana firmy lub branży. Część doświadczonych konstruktorów odchodzi z rynku, otwierając własne działalności w branży i wtedy też większość ich czasu pracy pochłaniają inne obowiązki, co w konsekwencji sprawia, że liczba doświadczonych ekspertów maleje. Dodatkowo ta sama praca jest o wiele lepiej wynagradzana za granicą, co sam sprawdziłem, pracując ponad 6 lat w Wielkiej Brytanii. Wielu doświadczonych starszych konstruktorów nie potrafi w atrakcyjny sposób uczyć młodych fachów. Często tacy ludzie zamykają się w wąskiej specjalności, w której stają się genialnymi ekspertami, jednak czują się niedocenieni finansowo. Kiedy jest tak, że człowiek odpowiedzialny za produkt, którego zdolności generują ogromne oszczędności dla firmy, zarabia o wiele mniej niż nadzorujący go menadżer, moim zdaniem jest to sytuacja patologiczna. Kiedy tego eksperta zabraknie, nie będzie kim zrobić produktu, a jeśli weźmie się młodego konstruktora z dobrymi chęciami, firma straci o wiele więcej niż zaoszczędziła na tej zmianie kadrowej. Brak jest jednak świadomości u osób zarządzających budżetami kadrowymi w organizacjach, jak ważne są umiejętności ekspertów na poszczególnych stanowiskach. Pracowałem dla jednej organizacji, która w swojej strategii kadrowej miała zatrudnianie konstruktorów od razu po studiach. Wydawało się, że w ten sposób oszczędza pieniądze, płacąc czasem 3-4 razy mniejsze stawki niż doświadczonym inżynierom. W konsekwencji jednak musiała płacić sporo pieniędzy osobom odpowiedzialnym za proces produkcyjny, by już na linii produkcyjnej poprawić błędy wynikające z projektu komponentu. Nie wszystko dało się jednak zrobić i widziałem czasem, że 30, a nawet 40% serii produkcyjnej z danego dnia była złamowana, ponieważ nie spełniała wymogów jakościowych klienta. Na pewno straty były większe niż oszczędności na młodych konstruktorach. Podsumowując, niedoświadczony konstruktor naprawdę często jest winny wielu błędów. Mimo ogromnych starań, jakie wkłada w swoją pracę, po prostu nie miał się gdzie swojego fachu jeszcze nauczyć, a uczelnia nie przygotowała go właściwie do tej pracy. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Wspomnień Konstruktora.